Witam wszystkich Beatles fanów z całej Polski i świata, także sympatyków i fanklubowiczów naszego fanklubu The Beatles Lublinia Reaktywacja Polska. Przed Wami Krzysztof Stanisław Werner i w ramach wideo pragnę przedstawić Wam książkę, którą otrzymamy od wydawnictwa Zyski i Spółka, najnowszą książkę brytyjskiej pisarki i dziennikarki Lazy Ann Jones, Kto zabił Johna Lennona. Tę książkę otrzymałem 8 grudnia, więc bardzo pamiętny dzień dla wszystkich fanów Johna Lennona i oraz Beatles fanów. Dniu, w którym John Lennon został zamordowany przez fanatycznego fana, dokładnie 40. rocznicę. Z jednej strony było to dla mnie jak gdyby kwestią takiego dziwnego zbiegu okoliczności z tego względu, że akurat w tym dniu otrzymałem książkę i jeszcze pod takim tytułem właśnie jak Kto zabił Johna Lennona. No właśnie, kto zabił Johna Lennona? No w tym wypadku nie ma, jest to raczej pytanie w tej książki, pytanie retoryczne z tego względu, że wiadomo kto niestety zabił Johna Lennona, ale jeśli chodzi o pytanie, które autorka chciałaby zawrzeć w takim znaczeniu drugoplanowym między wierszami i zresztą to, co autorka przedstawia we wstępie tej książki, mianowicie kto zabił Johna Lennona, to pytanie, co jak gdyby, albo jakie okoliczności zabijały prawdziwego Johna Lennona, jeżeli w ogóle mieliśmy prawdziwego Johna Lennona. Nieraz w ramach fanklubu, ale także wzajemnych rozmów, między innymi z ambasadorem The Beatles Story Museum w Liverpoolu Sergiejem Radczenko, przedstawialiśmy, że John Lennon to nie jest ta sama osoba, co jak gdy był nastolatkiem, gdy był Beatlesem, gdy już był ex-Beatlesem, albo ten John Lennon, który stał się jak gdyby domatorem i opiekował się swoim drugim synem, więc ta książka mniej więcej już obrazuje to główne pytanie, kto zabił Johna Lennona, czyli które okresy jak gdyby zabiły tego starego Lennona, jakie okoliczności, jakie dane osoby. Na pewno wielu z Was wie mniej więcej, na czym polegają te okresy, w którym momencie jak gdyby muzyk został uśmiercony jako postać tamtych czasów. Chociażby taki najbardziej znamienity to jest spotkanie Johna Lennona z Yoko Ono, gdzie w pewnym sensie John Lennon w ogóle zmienił się o 180 stopni. Chociażby przykładowo z początku, gdy był wobec kobiet męskim szowinistą. Już przy tym, jak już spotkał się z Yoko Ono i rozwijał się ich związek, stawał się nawet w pewnym sensie feministyczny, więc na pewno to był już inny John Lennon. Tak samo jakby patrzymy na utwory Lucy in the Sky with Diamonds, czy na przykład utwór God z jego już solowej, pierwszej solowej rockowej płyty, nie licząc trzech płyt awangardowych. I w tej książce przede wszystkim autorka chce jak gdyby zadać to pytanie, co zabiło Johna Lennona, ale oczywiście nie polega w tej książce za bardzo taka jednostronne podejście do osobowości Johna Lennona. Autorka w tym wypadku zadając to pytanie retoryczne, czy nawet bezpośrednio i tak dalej, ponieważ też się odwołuje do tego bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, kto zabił Johna Lennona. W tym wypadku stara się każdy ten etap, co zabiło, jakie czynniki danego Johna Lennona, stara się autorka przedstawić w sposób obiektywny, co zresztą w moich słowach to się rzadko zdarza, żeby określać coś obiektywnie, ponieważ ja wychodzę z założenia, że nie istnieje coś takiego jak obiektywizm, tylko większy lub mniejszy subiektywizm. Aczkolwiek tutaj autorka, trzeba jej przyznać ogromną tutaj zasługę, w książce stara się przedstawiać kilka stron medalu. Mamy dwie strony medalu, ale w przypadku Johna Lennona, który był wielowymiarową postacią, często zaprzeczającą samą siebie, będącą w ogóle odmianę w odmianie swojej osobowości, swoim zachowaniu. Na pewno autorka stara się tutaj dotrzeć do pewnego sedna, przedstawiając kilka wersji. I to wszystko jest jak gdyby okraszone, przedstawione i omówione
wraz z świadkami tamtych zdarzeń, z osobami, które znały Johna Lennona, więc możemy nie tylko poprzez analizę autorki dojść do czym był, kto zabił Johna Lennona, bo w tym wypadku kim był w ogóle John Lennon. Mamy odwołanie się do osób, które zaznały, z taką właśnie analizą jeszcze dogłębną, nie taką jednostronną, która polega często w takich biografiach, że raczej autorzy skupiają się na tym, że mają jakąś określoną tezę, w tym wypadku hipotezę, i później starają się udowodnić tą hipotezę, żeby wreszcie stała się tą tezą i na siłę jak gdyby przedstawiać pewne wątki, założenia, które by potwierdzały jego hipotezę, później tezę i tak dalej. W tym wypadku raczej autorka stara się zadać tam każde pytanie, czy na pewno Yoko, na przykładowo Yoko, czy na pewno ona rozbiła Beatlesów, jeśli tak, no to jakie czynniki? A co zawinił John Lennon w trakcie rozwodu z Cynthią, a może Cynthia też miała coś za uszami i tak dalej. Że przedstawia kilka się pozycji i oczywiście wiadomo, trudno byłoby dokonać jednego wniosku, zwłaszcza gdy mamy kilka stron na przykład konfliktu i każdy ma swoje zdanie, swoje racje. Niemniej autorka zostawia jakby takie pewne takie sygnały dla czytelników, żebyśmy nie podchodzili tak generalnie do wszystkiego. Zresztą to jest dobre takie założenie, ponieważ daje nam to każdemu czytelnikowi do myślenia, że żeby właśnie nie dokonać takich osądów z góry, że na pewno było tak, koniec, już ustaliliśmy jedną wersję i już nie będziemy drążyć dalej tematu w żadnym aspekcie. Nie. W tym wypadku przedstawia teraz się te różne razy, żeby przedstawić, że John Lennon nie był postacią właśnie taką tą wymiarową i każde spotkanie, każda rzecz, każde tego też nie jest sprawą jednowymiarową, ponieważ po pierwsze, zresztą autorka to mocno podkreśla, prawda jest różna. Często też te historie są przeinaczane, później ubarwiane. Z jednej strony te same osoby kiedyś opowiadały o tym wydarzeniu tak, a całkiem inaczej w przyszłości dodawały pewne rzeczy. I później dana historia staje się mitem, która później staje się taką prawdą objawioną. I w tym wypadku autorka oczywiście nie narzuca nam, możemy wierzyć w to, że Yoko Ono rozbiła z Beatlesów, że John Lennon z Brianem Epsteinem na wakacjach byli więcej niż tylko na wakacjach, ale przynajmniej autorka z każdym się przedstawił, każdy miał jak gdyby swoją odpowiedź, albo przynajmniej przemyślenie, żeby zastanowić się, czy na pewno to było tak, czyli tak, zastanówcie się, że dlaczego tak do tego doszło, czego tak Lennon postąpił, a jak postąpił, czy to słusznie, czy nie słusznie, żeby mieć już trochę takie gdyby rozeznanie, tworzyć świętego Johna Lennona, który no, jest taki idealistyczny w każdym aspekcie, że nie można tej świętości podważyć, ale z drugiej strony też nie generalizuje, z drugiej strony, że on był osobą demoniczną, złą, który nie wiedział czego chce i tak dalej. Po prostu autorka często poprzez nawet brutalne historie, raczej takie po prostu, że to się często przemilcza, chociażby co się działo za kulisami koncertów Beatlesów, przedstawia nam prawdziwego człowieka. Każdy z nas ma swoje plusy, minusy, ma takie czy inną osobowość. Też w sumie nasza osobowość jest różnorodna, że jednego dnia możemy być dobrymi, a z drugim mieć zły dzień i wobec wszystkich być wściekli. I każdy z nas też jest inaczej odbierany przez społeczeństwo. Mamy na przykład mamy zły dzień, no to wtedy odbiorą, że my jesteśmy jacyś źli, agresywni, władczy, a z kolei innego dnia, gdy mamy super humor, to okaże się, o, jest taki wspaniały, przyjazny, a wszystko może się wydawać odwrotnie, że ten zły to jednak jest dobry, a ten dobry to jest zły i tym podobne. I to jest w przypadku opisu Johna Lennona mocno przez autorkę tutaj w takim mocnym punkcie to zawarte. Więc pod tym względem książka mnie jak gdyby zaskoczyła, że to nie jest kolejna jak gdyby biografia, mamy po kolei data, urodził się tego dnia w tamtym szpitalu, był w Liverpoolu, to zrobił, później tam do Hamburg, dalej, aż na koniec Dakota i tak dalej. Tylko oczywiście jest ta chronologia, że jest to wszystko opisane, że to się co odbyło, lecz autorka za każdym razem stara się raczej przedstawiać historię danego momentu jego osobowości i udowodnić właśnie, przedstawić raczej to, że kim właśnie, co zabiło Johna Lennona, jej zdaniu tych danych okresów. W związku z tym mamy tutaj taką do czynienia bardziej z polemiką, może by powiedzieć taki popularno-naukowo, chociaż tutaj to dosyć mocno już tutaj
z akcentu. Raczej taka publicystyka, ale oparta na merytoryce, żeby przedstawić zarówno jedną, drugą, dziesiątą nawet stronę. Jak już wspomniałem, przede wszystkim tutaj istotne są te osoby, które wypowiedziały się w ramach tej książki, ale także z archiwów. A mianowicie możemy między innymi Lennonie z USA, w wypadku z tekstu, na przykład wypowiedzi są zawarte George'a Martina, Linda McCartney, Paula McCartney, a oczywiście Cynthia Lennon, May Pang, ale także wielu innych osób, które nie były takimi pierwszoplanowymi postaciami w historii Beatlesu, ponieważ mamy też wypowiedzi pastorki, ale także psychiatry zawodowego, którzy zaczynali ujęci w książce jako eksperci odnosząc się do jego, po pierwsze, psychiki, jak się mógł dany Lennon w danym momencie czuć, co też jest bardzo ważne, to świetnie autorka przedstawia, że też przez emocje, stronę się też jeszcze Johna Lennona, nie tylko osoby, którego znały i później kreujemy tą postać z tych osób, które coś tam opowiedziały, że taki czy inny był, ale też na bazie tych wydarzeń, które otaczały muzyka, specjaliści starają się też wypowiedzieć się, jak co mógł Lennon czuć i dlaczego tak się mógł zachować. I często ich właśnie spostrzeżenia wynikają, że John Lennon naprawdę z jednej strony to, że był osobą może w dużej mierze problematyczną, miał wiele twarzy i tak dalej, ale to wynikało właśnie po pierwsze z tego jego traumy z dzieciństwa, też to nasilenie się tej sławy, Beatlemanii, każdy od niego ktoś chciał, każdy chciał, żeby był to taką w cudzysłowie małpką, która ma zabawiać ludzi. A nie osobą, która właśnie ma jakieś uczucia, ma jakieś rozterki i tym podobne. Zresztą to też autorka przedstawia chociażby, czym byli Beatlesi, no i w sumie nie do dziś czym są. To właśnie miała być zawsze świeżość, była to zawsze nowość i przeciwieństwo nudy. Ale przede wszystkim spółka świeżości. No i to, co zresztą, jak my słuchamy albumów, które już mają po 50-60 lat, wydają się tak, jakby były nagrane wczoraj, albo przynajmniej tydzień temu, bo już większość mówi, że brzmi tak, jak było nagrane wczoraj. No to powiedzmy, że brzmi, jak było nagrane tydzień temu. Więc to wszystko właśnie jest, autorka chce jak gdyby zawrzeć tym elemencie opisu osobowości, wykorzystując właśnie osoby, które tyle takich ciekawych wypowiedzi, które dopiero ukazały się po raz pierwszy na światło dzienne, więc warto też sięgnąć, żeby zobaczyć, jaki jest odbiór Johna Lennona po latach, więc warto to do tego zajrzeć. No i przede wszystkim warto zajrzeć do książki też, żeby odkryć pewne też historie. Czasami nawet też autorka zawiera do tych znanych nam wszystkich historii ciekawe nowe spostrzeżenia, bo nawet alternatywne historie, które no, zostały też opowiedziane przez świadków historii, chociażby Roga Bessa, naszego fanklubowicza zresztą, ale także opisy historii, które w innych biografiach były albo po macoszemu to przedstawione, albo to było w ramach takiej opisu tła wobec istotniejszych wydarzeń, jakie były na przykład protesty pokojowe i tym podobne. W tym wypadku tutaj odnoszę się do kwestii porwania przez Tonego Coxa, byłego męża Yoko Ono i ich wspólnej córki Koiko. W tym wypadku wiele książek opisywało ogólnie całą tą sprawę, że tak jakby to wszystko było przy okazji, a tutaj autorka przedstawiła to w inny sposób, nawet usprawiedliwiając Yoko Ono za zachowanie wobec Juliana, pierwszego syna Johna Lennona, i oczywiście też przedstawiając drugą stronę, to nie sugerując, że tylko ta sytuacja jak gdyby była dla niej traumatyczna i to się odbiło na Julianie i relacjach też między Johnem, ale stara się każdy element autorka odkrywać te wszystkie strony, zakamarki, które no nie są jednoznaczne, jeśli chodzi o losy, życie i tak dalej. Zresztą patrzymy, że my też w każdym naszym życiu mamy to, każda nasze sprawy, drobniejsze od większych, niekoniecznie mają odcień białego, czarnego, tylko mają różne odcienie szarości, więc tu mniej więcej ta szarość życia, czyli różna odmiana szarości życia Johna Lennona jest tutaj tak jak gdyby mocno wyartykułowana przez
autorkę. Więc dlatego bardzo polecam sięgnąć do tej książki pod tym właśnie kątem, że to nie jest taka jedno, to nie jest taka kolejna książka kopiująca poprzednie biografie Lennona. Zresztą nawet to jest ciężko by tak określić biografię, taką, jakby to znaczy taka biografia analityczna, że po prostu opisujemy oczywiście fakty, dogłębnie sprawdzamy pod każdym aspektem historycznym, faktologicznym, psychologicznym i tak dalej. Więc na pewno ta książka jest pod tym względem bardzo godna polecenia. Z drugiej strony jest zawarta w książce no, ciekawe dodatki, a mianowicie jest zawarte kalendarium, które uzupełnia gdyby wypowiedzi i analizę autorki książki, ponieważ jeżeli się czyta ją tak w całości, przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z Johnem Lennonem i z Beatlesami, mogło czasami wydawać się, że niektóre fakty i tak nie są ułożone gdyby chronologicznie, czasami wydaje się, że autorka trochę przeskakuje niektóre tematy, ale to jest oczywiście pod względem takiego niuansu. Niemniej kalendarium mocno uzupełnia ten aspekt, więc no, dobry krok autorki. Ale przede wszystkim jeszcze oprócz tego ciekawe w tych dodatkach są wypowiedzi poszczególnych artystów, piosenkarzy, gwiazdy show biznesu na temat Johna Lennona, jak też ogólnie o zjawisku zwanym The Beatles. Więc możemy przeczytać wypowiedzi mniej więcej takich artystów jak David Bowie, Bob Dylan, Brian May, Bruce Springsteen, Billy Joel, no Cynthia, Frank Sinatra nawet, chociaż nawet, mimo że jak gdyby może nie wnosi do samego tytułu te wypowiedzi, ale na pewno pokazują ten obraz Johna Lennona, jaki on był nietuzinkową postacią, zwłaszcza, że jak gdyby zwykły człowiek, który sprawił, że coś miliony, a nawet miliardy ludzi na całym globie. To jest też równie fascynujące i udowadnia właśnie przez to autorka, jakim właśnie John Lennon był postacią, jaka do niego biła charyzma. Zresztą że też dodam, jeśli chodzi o kwestię charyzmy, to też są ciekawe też wypowiedzi, które argumentują właśnie, że są różne prawdy i tak dalej, że często też są skrajne wypowiedzi. Z jednej strony niektórzy piszą, że John Lennon nie taki był do końca. Z drugiej strony piszą, że był aż fantastyczna osoba, a trzecie, że w sposób neutralny albo, że był i taki. Więc też to są takie ciekawe smaczki, które ta książka zawiera. A także, że zawiera w dodatku takie prywatne właśnie spostrzeżenia wobec niektórych piosenek Johna Lennona i Beatles, czy ulubione piosenki autorki książki. Zresztą autorka jest brytyjską dziennikarką, autorką innych jeszcze książek o muzykach, między innymi o Freddie Mercury, więc ona żyje w tym świecie też muzyki. Z większości z tych osób, które wydzielali właśnie jej wywiadu i też ona się z nimi spotyka, więc autorka pod tym względem ma taki bezpośredni dostęp do tego muzycznego show biznesu. W związku z tym mamy tutaj autorkę, która nie kopiuje z innych źródeł, tylko ona sama jak gdyby istnieje w tym źródle i dlatego może i łatwiej, nie chcę się tu za bardzo jak gdyby narzucać, czy jej było łatwiej pisać tą książkę, czy też nie, ale na pewno miała większą możliwość styczności, żeby tą książkę jak gdyby napisać w sposób perfekcyjny, dobrze. No, na pewno ciekawie. Zresztą wypowiedzi tych słynnych osób, no to już samo jest jak gdyby pobudzające, żeby dalej czytać. Pod względem takiego, jak się czyta tę książkę. No, książka jest bardzo przyjemna w czytaniu pod względem lekkości języka. Chociażby z mojego przykładu, gdy pierwszy raz otrzymałem książkę, ja często losowo spoglądam na różne rozdziały i zacząłem mniej więcej książkę też od środka i od razu zacząłem czytać dalsze zdania, kapity, aż miło mi się czytało. Nawet mogę powiedzieć, że szybko mi się czyta, ale nie szybko, żeby tylko aby przeczytać, tylko szybko pod względem to, że tak się lekko, fajnie czytało i to tak zrozumiale to wszystko jest przedstawione, że na pewno jest to książka warta. No i oczywiście książka też zawiera ciekawe dodatki, jeśli chodzi o zdjęcia. No musicie przyznać, że zdjęcia zawsze są jak gdyby nas fanów radują i zwłaszcza jak gdzieś się coś odnajdzie, przynajmniej jedno czy parę zdjęć, które jak gdyby się wcześniej ich nie widziało, więc to już w ogóle jest to ta ciekawostka. Też nie tylko są zdjęcia jak gdyby historyczne, ale też zdjęcia samej autorki. Pod względem, że też technicznie wydawnictwo zwraca ciekawe trwałość, jeśli chodzi, ponieważ jest ona w twardej okładce, więc na pewno książka dłużej wytrzyma niż w miękkiej, a ze względu nawet dla siebie
w ramach prac naukowych, no to ta książka na pewno dłużej mi posłuży, bo muszę wertować książki w tą i we w tej i z miękką okładką szybko się zużywają, a stwarno no to można wiele podziałać. Z drugiej strony, jedyne tak jak gdybym do minusów, bardziej w kwestiach technicznych, to, że przepisy do niektórych wypowiedzi zawartych w książce są na ostatniej stronie. Jest to troszeczkę uciążliwe, jeśli chodzi o wertowanie książki, że w pewnym momencie mamy jakieś przepisy, musimy chwilę przerwać czytanie, żeby przejść do przepisów, żeby dokładnie przeczytać o co chodzi, ale być może to też jest zrobione w ten sposób, ponieważ przepisy zawarte na ostatnich stronach są dosyć obszerne, więc na pewno chodziło o kwestię to, żeby bardziej wygodnie się czytało tekst główny niż tekst poboczny. Niemniej to nie, w dużej mierze to nie przeszkadza, więc jest, tak można powiedzieć kolokwialnie, do strawienia. W związku z tym, w ramach konkluzji całego właśnie wydania książki, na pewno ta książka jest bardzo warta uwagi. Nie jest to jakaś tam kolejna biografia Johna Lennona z jakimiś historiami, które wszystko to samo znamy, tylko z jakimiś drobnymi akcentami nowości. Nie, jest to po prostu dobre, ciekawe wydanie, dające do zrozumienia, ale także opisuje, jak właśnie powinniśmy zwracać uwagę na postać Johna Lennona, żeby nie zwracać uwagi na to, że tylko był jakąś taką czy inną postać, tylko właśnie, że on był wielowymiarowy. I to jest w sumie taka kwintesencja tej książki. A samo kto zabił Johna Lennona, no właśnie, to jest dobre tu pytanie i odpowiedź jest jak gdyby jednoznaczna w kwestii oczywiste, ale tej nieoczywistej jest to na pewno wielowymiarowość charyzmatycznego Beatlesa, jakim był John Lennon. Bardzo serdecznie polecam kupić sobie tę książkę, jeszcze zdążycie kupić przed świętami, a jeżeli niestety się nie uda pod choinką, to zawsze na Dziadka Mroza, na Sylwestra, na Nowy Rok też będzie dobrym upominkiem, więc spieszcie się i kupujcie książkę wydawnictwa Zyski Spółka. Bardzo serdecznie polecam. Ja, Krzysztof Stanisław Werner, prezes lubelskiego fanklubu The Beatles w Lublinie, Reaktywacja Polska. Do zobaczenia i góry. Ja jeszcze przeczytam tą książkę niejednokrotnie.